pierwszy tom, 35 punkt. Jezus dzieli się z Luizą swoją niewypowiedzianą goryczą i bólem z powodu różnych grzechów, którymi jest obrażany. Innym razem, gdy zabierał mnie ze sobą, żeby krążyć, jeśli napotykaliśmy grzechy bluźnierstwa, grzechy przeciw miłości i inne, wlewał we mnie tę trującą gorycz, a jeśli grzechy oszustwa, wlewał coś zgniłego i cuchnącego. Kiedy powracałam do siebie, czułam bardzo dobrze ten smród, a odór był tak silny, że dochodził do żołądka i czułam, że mdleję. Czasami, gdy przyjmowałam potem pożywienie i gdy je zwracałam, czułam, jak z moich ust wychodzi ta zgnilizna zmieszana z jedzeniem. Czasami zabierał mnie do kościołów i nawet tam mój dobry Jezus był obrażany. Och, jak bardzo raniły jego serca święte uczynki, dokonane byle jak, modlitwy pozbawione wewnętrznego ducha. Wydawało się, że ta fałszywa, jedynie pozorna pobożność bardziej obrażała Jezusa niż go wielbiła. Ach tak, to święte, czyste i prawe serce nie było w stanie przyjąć tych tak źle dokonywanych czynów. Och, ileż to razy skarżył się, mówiąc: córko, zobacz, ile zniewag wyrządzają mi nawet ludzie, którzy uważają się za pobożnych. Nawet w najświętszych miejscach, kiedy przyjmują sakramenty, zamiast się oczyścić, wychodzą bardziej splamieni. Ach tak, jak bolesne było dla Jezusa oglądanie ludzi, którzy przyjmowali świętokradczą komunię, kapłanów, którzy sprawowali najświętszą ofiarę mszy świętej w grzechu śmiertelnym, z przyzwyczajenia, a nawet z przerażeniem to mówię, dla własnej korzyści. Och, ileż to razy mu Jezus ukazywał mi te bolesne sceny, ile razy, gdy kapłan celebrował święte misterium Eucharystii, widać było, jak jego ręce ociekały zgnilizną, krwią lub były splamione błotem, a Jezus był zmuszony tam zstąpić, ponieważ wezwany był mocą kapłańską w jego rękach. Och, jak współczujący był więc stan Jezusa, tak świętego i tak czystego, w tych rękach, które wzbudzały przerażenie już z samym widokiem. Wydawało się, że chciał uciec od tych rąk, ale był zmuszony w nich pozostać, dopóki nie strawiły się postacie chleba i wina. Czasami, gdy przebywał z kapłanem, przychodził do mnie w pośpiechu i skarżył się bardzo, a zanim zdążyłam się odezwać, on sam mówił: córko, pozwól mi przelać w ciebie moją gorycz, bo już dłużej nie mogę wytrzymać. Zlituj się nad moim stanem, który jest nadmiernie bolesny. Miej cierpliwość, ubolewajmy razem. A gdy to mówił, przelał ze swoich ust do moich. Ale któż mógłby opisać to, co wlewał? Wyglądało to jak gorzka trucizna, jak cuchnąca zgnilizna zmieszana z pokarmem, który był tak twardy, obrzydliwy i wstrętny, że czasami nie można go było przełknąć. Któż zatem mógłby wyrazić cierpienie, które to przelanie Jezusa powodowało? Gdyby On sam mnie nie wsparł, z pewnością stałabym się ofiarą. A przecież przelał mi tylko minimalną część. Co będzie z Jezusem, który zawiera tego tak wiele? Och, jak odrażający jest grzech! Ach, Panie, daj go poznać wszystkim, aby wszyscy uciekli od tego tak okropnego potwora. Fiat.